Kino konesera, a właściwie co to znaczy koneser dzisiaj? Tak, chcesz mnie zapytać o to? Chcę cię zapytać, kto to jest koneser? Co to jest koneser? Czy to jest ktoś, kto się lepiej zna na kinie? Nie, to czy to jest ktoś, kto chodzi tylko na dobre filmy? Nie. Koneser to jest ktoś, kto zastanawia się nad tym, co ogląda i wcale nie musi chodzić na dobre filmy, może chodzić też na złe, ale wie, dlaczego na nie chodzi, po co i jak obejrzy coś, co go zainteresuje, zafrapuje, to jest w stanie o tym porozmawiać albo przynajmniej pomyśleć. No właśnie dla mnie to jest najważniejsze, żeby nie kończyć oglądania filmu w kinie, tylko żeby pociągnąć ten temat i swoje emocje dłużej i żeby mówić o tym. Bo jak się okazuje, mam wielki problem z tym, żeby nazywać emocje, żeby werbalizować swoje uczucia. I jeśli nauczymy się to robić przy okazji filmu, czy dyskutując, czy spierając się nawet, czy zachwycając się filmem, to potem nam się to przyda w życiu, kiedy będziemy chcieli wyrazić nie filmowe, nie w sprawie emocji, w sprawie filmu swoje emocje, tylko w sprawie swojego życia. I będziemy umieli na przykład wtedy nazwać je adekwatnymi słowami, to znaczy takimi słowami, które dokładnie dotyczą tego, o co mi chodziło. I co czuję, a nie są podobnymi słowami, takimi ogólnymi, fajnie, super, beznadziejnie, epicki film, czyli świetny, albo... Albo epicki film, nieświetny, bo nie lubię. Nie, epicki, tak? Jest zawsze świetny. Nawet zawsze świetny? Tak. Natomiast... Nie można powiedzieć, a taki epicki. Nie, nie. Epicki to jest komplement. Natomiast masakra to jest przeciwieństwo epicki. Słuchaj, masakra. Albo masakryczny na przykład. Z tym, że to są słowa, które nic nie znaczą. One są efektowne, one są modne bardzo, ale nie pojedziemy daleko używając takich słów, ponieważ przy ich pomocy nigdy nie wyrazimy tego, na czym nam naprawdę zależy. I rozmawiając o filmach, możemy się tego nauczyć, a także zmusić siebie do tego, żeby nie poprzestawać na poziomie takiego zwierzątka gapiącego się w ekran i zadowolonego, że coś się na nim rusza, tylko istoty, która wchłania film głębiej w siebie i która dzięki filmowi potrafi się rozwijać, potrafi być ciekawszym, bardziej fascynującym człowiekiem. A jeśli się jest ciekawszym człowiekiem, to się ma większe szanse spotkać ciekawych ludzi i mieć ich koło siebie w życiu, a wtedy i życie się staje ciekawsze. I na tym polega cała sztuka chodzenia do kina. Ja rzeczywiście robię wszystko z pasją w życiu, ale to wcale nie znaczy, że nie pracuję. Nawet powiedziałbym, że jak się zaczyna robić zawodowo to, co jest pasją, to w pewnym momencie ta pasja trochę zmienia swój wyraz, swój charakter i przestaje przynosić przyjemność. W każdym razie ja uczciwie mówię, że nie odczuwam przyjemności, gdy muszę na festiwalu obejrzeć 4, 5, 6 filmów jednego dnia. Nie jestem w stanie przyswoić tylu filmów. Nie cierpię maratonów filmowych i oglądania nocą po 3 tytuły naraz, właśnie jeden po drugim, bo też nie jestem w stanie tego przyswoić i niejako gwałcę swoją psychikę wtedy tym nadmiarem bodźców, nadmiarem emocji. Zdarzało mi się także, że kiedy jako dyrektor artystyczny festiwalu, to się nazywa kurator, ta funkcja, musiałem obejrzeć bardzo dużo filmów, kilkadziesiąt filmów, żeby zdecydować, które z nich zakwalifikować do konkursu. I do ostatniej chwili te zgłoszenia przychodziły, a termin się skracał. A czas ma to do siebie, że nic się z nim nie da zrobić. Nie da się go wyciągnąć i wydłużyć, nie da się go skomasować i ścisnąć. Czas będzie trwał tyle, ile trwa. Jeżeli zostało mi powiedzmy 15 godzin do końca, do podjęcia ostatecznej decyzji i w ostatniej chwili dostaję
cztery filmy, po każdy 4 godziny, to jest 4 plus 4 plus 4 plus 4 to jest 16. I to jest oczywiste, że w ciągu 15 godzin nie zdążę obejrzeć filmów, które trwają razem 16, po to, żeby podjąć decyzję. I coś trzeba zrobić. Zdarzyło mi się wtedy raz oglądać na ekranie komputera w dwóch sąsiednich oknach dwa filmy jednocześnie. Proszę mi wierzyć, że to nie jest przyjemność. To jest strasznie ciężka i odpowiedzialna robota. Już nie mówię o tym, że artyści, którzy robili te filmy, na pewno byliby przerażeni, słysząc, że w taki sposób były oglądane, ale czasem sami sobie są winni, zgłaszając w ostatniej chwili filmy do konkursu. A więc zdarzają się różne sytuacje, które sprawiają, że pasja i przyjemność staje się zwykłym, twardym obowiązkiem. A obowiązek ma to do siebie, że musi być wykonany i że trzeba go wykonać solidnie i że jest się za to rozliczonym. A więc łączy się to z odpowiedzialnością, a nie z rozrywką i z przyjemnością. Także takie różne obiegowe sądy, że kto wykonuje pracę, która jest jego pasją, to tak naprawdę nie pracuje, są nieprawdziwe. W dzieciństwie to ja marzyłem, żeby być marynarzem. Do tej chwili zresztą marzę. Udało mi się zrealizować tylko przez rok to marzenie, kiedy byłem oficerem rozrywkowym na statku pasażerskim Stefan Batory i pływałem po morzach i oceanach świata. Zresztą byłem przekonany wtedy pływając, że to jest moje właściwe miejsce i niewykluczone, że jeszcze kiedyś wrócę na morze w tej czy w innej roli, ale tam się czuję najlepiej. Zdecydowanie lepiej czuję się na morzu niż na lądzie. Z Zygmuntem Kałużyńskim przeżyłem ćwierć wieku, pracując w różnych miejscach, bo nie tylko prowadziliśmy razem program Perły z Lamusa w dwójce telewizyjnej, nie tylko nagrywaliśmy radiowe audycje razem, scena i ekran, nie tylko nagrywaliśmy rozmowy o filmach współczesnych, które publikowaliśmy co dwa tygodnie na łamach tygodnika Wprost, nie tylko wydaliśmy razem 8 książek, nie tylko jeździliśmy po Polsce ze spotkaniami autorskimi, podczas których się spieraliśmy o filmy, tak jak publiczność lubiła i oczekiwała od nas, że będziemy to robili, ale także pracowaliśmy na przykład w piśmie Polityka, biurko w biurko, gdzie to była moja pierwsza praca. Ja byłem krytykiem teatralnym, wtedy Zygmunt był krytykiem filmowym. Ja podglądałem, jak on pracuje i jak to wygląda. Występowaliśmy także w różnych programach telewizyjnych, na długo jeszcze przed Perłami z Lamusa. Zygmunt zgodził się być gwiazdą mojego debiutanckiego programu, w którym debiutowałem jako reżyser i producent Narodziny Gwiazdy z Izabelą Trojanowską w roli gwiazdy. I dzięki temu, co zrobił Zygmunt Kałużyński, jak to zrobił, spowodował, że o moim debiutanckim programie napisała cała prasa. Czyli no, debiutant nie może marzyć o niczym lepszym. Z kolei ja zadebiutowałem w telewizji, po raz pierwszy pokazałem się w programie pod tytułem Warianty w bloku Tylko w niedzielę w telewizyjnej dwójce. Biorąc udział w programie, gdzie czworo studentów miało przekonywać, że cztery różne interpretacje tej samej sceny z Wesela Wyspiańskiego są zrobione. No, każdy z nich miał przekonywać, że najlepiej właśnie w jego wersji. Prowadził ten program Zygmunt Kałużyński i on ostatecznie wydawał osąd, kto z tych młodych ludzi, którzy go przekonywali, zrobił to najskuteczniej. No i mnie przyznał wtedy wygraną, uznając, że najlepiej mi poszło argumentowanie i przekonywanie. Do tego stopnia był z tego zadowolony, że poprosił producentkę, aby od tego czasu w każdym wydaniu programu Warianty, żebym ja był obecny. Więc przez kilka lat pracowaliśmy razem, raz w miesiącu ten program był, inni się zmieniali, bo była zawsze czwórka, a ja byłem zawsze na prośbę Zygmunta Kałużyńskiego, więc a z kolei, kiedy ja zostałem dyrektorem dwójki, to poprosiłem Zygmunta Kałużyńskiego, żeby zgodził się prowadzić cykl filmowy Zygmunt Kałużyński przedstawia. I zgodził się, ale pod warunkiem, że nie będzie sam mówił do rury,
czyli do kamery, bo on nazywał kamerę rurą, tylko chce do człowieka mówić. Długo szukaliśmy jakiegoś partnera dla Zygmunta Kałużyńskiego. Wszyscy partnerzy, których mu zaproponowałem, w czymś mu nie odpowiadali. I wreszcie ja zrozpaczony powiedziałem, że ten cykl w takim razie nie powstanie, bo nie ma takiego, co by spełnił jego oczekiwania. A on wtedy powiedział, no jeden jest taki, może być pan. I w ten sposób powstał cykl Perły z Lamusa. Więc na dziesiątki sposobów współpracowaliśmy, pomagaliśmy sobie. I ja, choć byłem typem krnąbrnego młodego człowieka, który nie liczył się z autorytetami, obrażał starszych i uważał, że wie najlepiej. Nagle okazało się, że jestem w pozycji ucznia, że Zygmunt Kałużyński stał się moim mistrzem, choć głośno oświadczałem, że nie potrzebuję mistrzów i nigdy żadnego mistrza mieć nie będę, bo do wszystkiego dojdę sam, nie potrzebuję, żeby mi ktoś mówił. I często tak się w życiu dzieje, że jedno mówimy, drugie robimy. Miałem mistrza, jak się okazuje, a po ćwierć wieku jeszcze na dodatek okazało się, że mój mistrz stał się przyjacielem, z którym byłem do końca jego życia. Towarzyszyłem mu także w umieraniu, więc to była taka historia, powiedziałbym, zawodowa, ale w pewnym momencie dla mnie bardzo ważna, także ze względów osobistych.